Maleczko z tej strony, Matinio, i witajcie w prezentacji bohatera, tym razem Paladins, czyli, uwaga, Furia. Furia nawet, jak to by mówiła. Muszę przyznać, jeśli chodzi o kwestię wizualną, tej postaci jest naprawdę świetna. Nie jestem pewny, ale chyba mam w miarę tak ustawione, żeby było w miarę okej. I trzeba przyznać, naprawdę świetnie wygląda ta postać. Od razu oczywiście przypominam, że jesteśmy na serwerach PTS oczywiście. No i możemy przy okazji zobaczyć tą oczywiście postać. Oczywiście wygląd zobaczymy oczywiście postaci. Tutaj mamy złotą furię, która, no trzeba przyznać, ciekawie wygląda. Z niego zmieniło, chociaż tutaj widzimy. No, nawet ta czerwona, no może i nawet, w sumie. To jest taka klasyczna, tak fajniej wygląda, ale to zależy od gusta, w sumie. Taka bardziej mamy mroczny styl. To taka bardziej, nie wiem, jakby to nazwać. Taki typowy bohater, ale... Kurczę, szukam takiego właściwego słowa akurat. Może ktoś z was coś bardziej lepszego wymyśli. Tu teraz zobaczmy emotki. Tutaj jest dość ciekawe, musimy jeszcze raz to zobaczyć. Ale fajnie wygląda. Nawet mimo to, jak na taką emotkę, jak na klasyczną, jest naprawdę fajna. Tutaj. Nawet w sumie też. No ale w sumie taka. Chyba bym częściej to używał w sumie. Ale mimo to fajnie to wygląda. Zobaczmy teraz MVP pozy. To są akurat... To jest... Jeszcze co jest najlepsze, to jest ta sama, którą mówiłem, że no tak... Chyba, że coś się zbugowało. O właśnie, no tak się zastanawiałem, co się dzieje. Najwyraźniej emotka się połączyła z MVP pozem. Najwyraźniej. No i co? Jeśli chodzi o superumiejętność, w sumie możemy zobaczyć. Wow! Piękny, oh my god. Zobaczmy, jak to w ogóle ze skillami, ponieważ tutaj tak... oczywiście, skoro już będziemy tutaj analizować szczegółowo. 330 obrażeń co pół sekundy pociskając ze silnym rozrzutem. Leczenie sojuszników generuje zasoby gniewu i zwiększa szybkość ataku. Unika w miarę ubiegu czasu. Oczywiście E to, że leczymy sojusznika o 1500 przez 2 sekundy. Odskakuje w tył, jeżeli trzy dzące pociski. Oczywiście to są tak jakby... Jezu, jak to się nazywa? Pociski namierzające? Chyba coś takiego, czy samo. O, samo. I 200 obrażeń oczywiście każdy zadaje. Przywołuje promień. Ale co jest najlepsze? To wszystko jest na E. What? Chyba coś się najwyraźniej... Nie fajnie tutaj dopasowało. Najwyżej oczywiście w trakcie gry to ogarniemy. Pomocy jego świata w ogóle znajdują się na jego drodze, zostają ogłuszeni. Na jedną sekundę otrzymałem 400 obrażeń oraz 200 obrażeń co 500 sekundy. To dość naprawdę szybko w tym obszarze. I to jest to samo, tylko chodzi o to, że ten... Chociaż nie, nie tak do końca chyba. A nie, przepraszam, to jest to samo, ponieważ w prezentacji mieliśmy nawiązanie do tego, że nasza postać ma skrzydła, tak samo będą mieli sojusznicy i oczywiście dodatkowo nie dość, że dostaniemy move speeda oraz również atak znacznie lepszy. No i oczywiście przejdziemy do strzelnicy, zobaczyć, naprawdę świetnie wygląda się ta muzyka w tle. Jeszcze na początku, jak nie wiem, czy można było, nie wiem, czy wy to usłyszeliście w miarę tak przed oczywiście moim rozpoczęciem mówienia. Ale mam nadzieję, że tak w miarę jakoś tak ustawiłem. No i zobaczymy, jak ta furia. Jeszcze oczywiście tutaj zaprezentuję przed prezentacją postaci karty, których przegapiłem oczywiście. Jeżeli ktoś z was jest bardzo zaciekawiony, oczywiście talie postaci, to oczywiście macie ku temu okazję, żeby sobie ewentualnie może spauzować i sobie po prostu przeanalizować. No cóż, zapowiada się bardzo ciekawie, jak na taką postać się będzie prezentować. Oczywiście to jest support, jeżeli ktoś z was się zastanawia. Oczywiście jak na pierwsze legendarki,
Zatrzymuje się teraz i leczy sojuszników trafionych tą. Właśnie, zauważyłem, że niektóre legendarki są naprawdę dość ciekawe. W szczególności myślę, że to jeszcze jest legendarka pod obrażeniem. Trafi wroga, zostanie on zatrzymany do końca trwania. Aha, okej, ale teraz pytanie, czy zadaje obrażenia. To mnie zawsze zastanawia. Skrzydła nie uzyskują dodatkową kumulację. O, dobra, teraz przynajmniej już wiem. Wydawało mi się, że to dwa razy można użyć i 50% dodatkowych punktów walczy o brak swojego sojusznika. Czyli to jest właśnie pod leczenie akurat. Wiecie co? Wydaje mi się, że tak na start weźmiemy sobie pod skrzydła. I mamy oczywiście naszą furię. Gdzie najlepiej byłoby w sumie to wszystko zaprezentować? Chyba zaczniemy może tak bardziej od pipa. Jeszcze na dodatek mamy po środku tutaj środkowy pasek włączony. O, od razu o wiele lepiej. No oczywiście 18 ammo, które zadaje. Czekajcie, było 320, tak? Chociaż Heda. Nie, 330. Przy Hedzie, którym 495 możemy zadać. Okej, no to no i tak dość mocno, ale pamiętam, że były wspomniane o tym, że może dostać nerfę. Prawie niestety będziemy mogli dopiero użyć, gdy będziemy musieli być u sojusznika. Więc w takim wypadku użyjemy F. Oj, proszę. Widzicie, dwie ładunki. A chyba nie wiem, czy nawet bez tej legendarki byłoby nawet lepiej. Zaraz zobaczymy. Weźmy sobie to. I zobaczymy, czy faktycznie teraz będę miał tylko jeden. Pewnie to nie jest uzupełnione. Albo. O, widzicie, czyli jednak nie do końca dopracowana jest ta legendarka, ponieważ według materiału, którego widziałem od Rendeja, było wręcz inaczej. No dobra, a zobaczmy teraz Q. O, widzicie? Nie dość, że zatrzymuje i to jeszcze zadaje obrażenia. Właśnie tego nie uwzględni, bo bez tej legendarki ona by poleciała cały czas do przodu. Oczywiście tu są punkce. No właśnie. A jakby wziął. Nie to, a wziąłbym sobie te skrzydła. To widzicie, mamy dwa. Czyli jednak miałem rację. O, widzicie? Chyba ma dość spory zasięg TF, ponieważ jakbyśmy użyli. No teraz mamy jedno, ale chwilkę poczekamy, zaraz powinniśmy mieć ten drugi. Mam nadzieję, że za chwilkę powinniśmy to dostać. Ponieważ. O, właśnie. Teraz spróbujemy użyć mniej więcej tu. O, widzicie, teraz inaczej to zadziałało. Myślałem, że będzie leciało normalnie przez to, a trafiło w ścianę. Ale teraz będzie o wiele inaczej. A zobaczymy, czy będzie miała aż taki zasięg, żeby złapało Askai stąd. No, nieźle. To teraz będzie powinno być lepiej. O, o, o. Ja cię kręcę. To zasięg jest naprawdę OP, jak na to F. Masakra. Dlatego właśnie analizujemy dogłębnie właśnie tą naszą postać, żeby zobaczyć faktycznie, jak to wygląda nawet z takim F. No dobra, a jak jest M? Musimy tu najwyraźniej i tak musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ponieważ mamy tutaj dla sojusznika. Proszę bardzo. Ciekawe, czy to ma autonamierzanie, czy muszę. O, dobra, jeszcze lepiej. Dobra, niestety teraz nie sprawdzimy, ale zaraz powinien się zaraz spawnować. Proszę, nawet nie muszę aimować specjalnie na niego i tak do niego doleci. O, proszę. Zobaczcie, nawet chyba za plecami, jak to zrobię. O, nie, jednak nie. Czyli faktycznie. Chociaż nie, poczekajmy chwilę, aż za chwilkę. O, właśnie, czyli mniej więcej. Jak mamy w polu widzenia, dopiero wtedy będziemy mogli wihilować sojusznika, nawet nie celując w niego. Bardzo ciekawa sprawa. Ale obawiam się, czy ten pole zasięgu nie będzie zbytnio ograniczone, ale patrząc perspektywicznie na tą postać, to wydaje mi się, że najlepsze byłoby chyba nawet bez celowania, bo to o wiele przyjemniej będzie dla typowego healera. Oczywiście jedną rzecz jeszcze zrobię, ponieważ tutaj mamy pod właśnie heala. Teraz zobaczymy, jak to będzie o wiele bardziej działało. No, niby powinno dodać dodatkowy heal i chyba na to wskazuje. No to i nawet miło, bardzo mnie to cieszy. Co jeszcze tutaj mamy? Jeszcze ewentualnie mamy pod sojusznika.
które możemy użyć, tylko oczywiście musimy trafić, oczywiście. Oh my god! To cool! Co to jest? No coś wyczuwam, że będzie pograne tutaj pod Kronosa, bo Tokio to jest przerażająco mocne. Tylko to oczywiście działa na jednego sojusznika i popatrz, jeszcze używamy prawe, to już w ogóle heal jest tak mocny. Dobra, a teraz zobaczmy E. No, aktywowało, ale czy coś to zbytnio dało? Wiadomo, move speeda dodał jeszcze dodatkowy damage, co mnie bardzo cieszy. Poczekajcie. O, teraz powinno być o wiele lepsze. Widzicie? Zadajemy oczywiście kryta. Nawet chyba nie, czy jakbym trafiał tym headem. Nie, jak zadaję nawet head, to powinien dodać te dodatkowe obrażenia. Jeszcze zrobimy taki mały teścik. A czekaj, będzie to działać na przeciwnika? Nie, będzie to samo. Tylko po prostu będzie krótsze, a będzie lepiej działać na sojusznika. A czekaj, o, jednak skryta będzie więcej. 594 to i tak jest bardzo sporo. No, muszę przyznać, będzie na pewno sporo nerfów jak na taką postać, bo jest naprawdę mocna. Na rankedy mało prawdopodobne, że się pojawi tak dość szybko, dopóki nie zostanie poprawnie zbalansowana. Czekaj, jak z zasięgiem, czy to E jest w miarę na tyle, żeby złapało aż stąd? Ej, nawet złapała stąd. Ej, dobra, to jeszcze mam jeden pomysł. Spróbuję jeszcze dalej. Ciekawe, czy faktycznie ten zasięg jest tak naprawdę spory? Zaraz zobaczymy. Ale najpierw zrobię inaczej. Odpalę Q. O, czekrece, to Q już ma taki zasięg, że wypadałoby często z niego używać na taki zasięg, tylko trzeba po prostu trafić idealnie. Nie, nie zapało, czyli najwyraźniej ma ten ogranicznik. Ciekawe, do ilu? Sprawdźmy teraz do połowy mniej więcej. Chyba, żeby... Nie, w sumie. No tutaj złapie, to już jest potwierdzone. E? No, powiedzmy, że do połowy. To już jest taki zasięg dość spory. No, powiem wam tak. Jestem naprawdę zadowolony z tej postaci. Ja już zapowiadałem, że to będzie coś, co jest nowy main. Czekam bardzo z niecierpliwością na to, jak zostanie już dodana do normalnie do palków. Oczywiście jesteśmy dalej na PTS-ie, więc jak zostanie wprowadzona, to oczywiście będzie grane przez cały czas. No i co ludzie, to tyle jak na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, oczywiście łapęcie w górę. Oczywiście komentarzek o tej postaci, co o niej sądzicie. No i co, to tyle jak na ten odcinek. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.